Atrybuty Boga dzisiaj o tym, że Bóg jest wszechwiedzący. Bóg wie wszystko, zna przyszłość, teraźniejszość i przeszłość. Bóg nie musi się niczego uczyć, bo już wie wszystko, wszystko wie sam z siebie. Bóg w Trójcy jest jednością, można powiedzieć, zna siebie doskonale. Ojciec zna Syna. A syn zna Ojca. Duch zna Syna, a syn zna Ducha. Zobaczmy na te fragmenty. Ewangelia Mateusza, jedenasty rozdział. Wszystko zostało mi dane od Mego Ojca, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko syn, i ten komu syn zechce objawić. W Ewangelii Jana w dziesiątym rozdziale czytamy. A jak mnie zna ojciec, i ja znam Ojca, i oddaję moje życie za owce. A w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, możemy zobaczyć taki oto tekst. Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku, oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna oprócz ducha Bożego. Widzimy, że Bóg wie wszystko. Możemy o tym przeczytać choćby w Księdze Hioba w 37 rozdziale. Zobaczmy, cytuję. Czy wiesz, jak wiszą chmury, cuda tego, który jest doskonały we wszelkiej wiedzy? W Księdze Psalmów czytamy: Wielki jest nasz Pan i zasobny w moc, jego mądrość jest niezmierzona. I w pierwszym liście Jana. Znajdujemy takie zdanie w pierwszym rozdziale przesłanie zaś, które słyszeliśmy od niego i wam zwiastujemy jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. W Księdze Izajasza możemy przeczytać w 46. rozdziale: Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego. Jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie. Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię, mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę. W liście do Rzymian w tym rozdziale możemy przeczytać o głębokości bogactwa, zarówno mądrości, jak i poznania Boga. Jak niezbadane są Jego wyroki, i niedocieczone jego drogi. Któż bowiem poznał myśli Pana, albo kto był jego doradcą? Lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę? I ponownie wróćmy do księgi Izajasza, tym razem 40 rozdział. Czytamy. Kto kierował duchem Pana, a kto był jego doradcą, aby go pouczać? Kogo się radzi, aby nabyć rozumu? Kto pouczył go o ścieżkach sądu, kto nauczył go wiedzy i wskazał mu drogę roztropności? Oczywiście wiemy, że nikt, że Bóg sam w sobie wie wszystko. Teraz czasami rozmawiając z ludźmi, widzimy pewien taki dysonans. Niektórzy modląc się mają wrażenie, że o czymś Bogu opowiadają. Ale wiemy o tym, że Bóg to wszystko wie i wiadomo, że powinniśmy wylewać przed Nim nasze serce, szczególnie jeżeli podejdziemy do Boga jako do naszego Ojca i chcemy Mu o czymś opowiedzieć. Natomiast ważne, abyśmy pamiętali, że On wie wszystko: zna wszystkie przyczyny, zna myśli, zna tajemnice, zna uczucia i zna wszystkie sekrety. Zobaczmy w Księdze Psalmów w 33 Psalmie. Możemy przeczytać: Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich. Z miejsca, w którym przebywa, spogląda na wszystkich mieszkańców ziemi. Ukształtował serce każdego z nich, przygląda się wszystkim ich czynom. I w Psalmie 147 możemy przeczytać: On liczy gwiazdy, nazywa każdą z nich po imieniu. I w Księdze przysłów w piątym rozdziale, gdyż drogi człowieka są przed oczami Pana i waży On wszystkie Jego ścieżki. Zobaczcie też, jaka płynie z tego pociecha, być może dla Ciebie, jeżeli uznasz, że Bóg wie wszystko, tą cechę Bożą, to wie, co Cię spotka, i planuje tak Twoje życie, aby, aby ono przebiegło jak najlepiej. To niesamowite jest zdać sobie z tego sprawę. Wiemy, że pismo pisze, że Bóg współdziała z tymi, którzy go miłują dla ich dobra. Wszystko układa dla ich dobra. To jest niesamowita, niesamowita rzecz. Jeżeli tylko trwamy w Bogu, naprawdę to, to ta obietnica jest niesamowita. Bóg. Swoją wiedzą przenika wszystko, i tu jeszcze na koniec chciałbym podać kilka takich cytatów. Zobaczmy pierwsza księga Samuela, 16 rozdział. Czytamy: Lecz Pan powiedział do Samuela, nie patrz na jego urodę ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. Pan bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co ma przed oczami, ale Pan patrzy na serce. I Psalm 139, wersy od 1 do 8, Posłuchajmy. Panie, przeniknąłeś mnie i znasz mnie. Wiesz, kiedy siedzę i wstaję, Z daleka znasz myśli moje, Otaczasz moją ścieżkę i spoczynek, Wszystkie moje drogi są ci znane. Zanim na moim języku pojawi się słowo, Ty, Panie, już je znasz. Otaczasz mnie z tyłu i z przodu, i położyłeś na mnie Twoją rękę. Zbyt cudowna jest dla mnie Twoja wiedza. Jak wzniosła, nie mogę jej pojąć. Dokąd ujdę przed Twoim duchem, dokąd ucieknę przed Twoim obliczem. Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. Jeśli przygotuję sobie posłanie w Szeolu, też tam jesteś. To wspaniała cecha Boga. Zachęcam do tego, aby, abyś czytał Słowo Boże i poznawał Boga takim, jakim naprawdę jest. Amen.